Aleksandra Pisula, aktorka i współscenarzystka filmu. Bartłomiej Koczedow, aktor i współscenarzysta filmu. Julia Wyszyńska, aktorka, która, proszę Państwa, debiutuje w kinie tym filmem. Świetna aktorka teatralna, na ściankę wszystkie, proszę bardzo. Najweselsza ekipa swojego festiwalu, jestem tym przekonany. Proszę Państwa, no a poza tym, no ja wymieniam dalej po prostu. No Jan Kwieciński, producent. Daria Maślona, Zenon Maślona, koproducenci, Justyna Kokot, Maria Kania, Michał Broniszewski. Wszyscy są z nami niemalże. Radzimir Dębski, odpowiedzialny za muzykę. I teraz mnie nie słychać już, bo krzyczą. Aleksandra Adamska, Cezary Stolecki, zdjęcia. Michał Luba, Anna Janik, aktorka, proszę Państwa, no, Zofia Jaworowska, Marta Kownacka. Mam nadzieję, wszystkich wymieniłem, jeśli nie, to bardzo Was przepraszam. Wiecie, że Was wszystkich kocham. I się nie denerwujcie na mnie. Bardzo duża ekipa. Atak paniki. I teraz zapraszamy tu do nas. I wielkie brawa, debiut. Proszę Państwa, debiut nagrodowy. Teraz powiem Wam, co się powie wszystkim twórcom. Niezależnie od werdyktu, zrobiliście świetny film i powinniście być do mnie. Wszyscy te filmy dotarli. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Jest z nami również przyjaciel ekipy Janusz Rudnicki, znakomity pisarz, Bartosz Kowalski i Mirella Zaradkiewicz, reżyser i producentka filmu Plac Zabaw. Witamy bardzo serdecznie. Janusz Rudnicki, proszę Państwa, to ten w takim nieortodoksyjnym garniturze. On taki styl ma, on ma taki styl, ale prawda. Witamy bardzo serdecznie kolejnych gości i zapraszamy, ale Państwo na ściankę nie wdawają, skromnie. Państwo skromnie czy ścianka? Skromnie. Dobrze, to może być skromny wybór i zapraszamy Państwa również. Kolejni goście, którzy raczej nie lubią się afiszować, fotoreporterzy to nie jest bajka, więc bardzo serdecznie witamy. Ja jeszcze raz, proszę Państwa, powtórzę, bo to jest dla mnie chyba najistotniejsze tutaj, to co powiedziałem do twórców Ataku Paniki dotyczy wszystkich twórców, którzy zrobili filmy i zaprezentowali je w konkursie głównym, a także w konkursie Inne Spojrzenie, to jest wielka sprawa po prostu i trudna zrobić film i oni powinni być wszyscy dumni, a my powinniśmy być dumni, że mamy takich świetnych filmowców, bo polskie kino nie ma się czego wstydzić, jest coraz szerzej dostrzegane na świecie. Wszyscy pamiętamy Oscara dla Idy Pawła Pawlikowskiego, to taki ostatni wielki sukces, ale regularnie polskie filmy dostają nagrody nie tylko w Polsce, ale i na dużych zagranicznych festiwalach i to nie chodzi o to, że to jest jakaś największa miara i że my powinniśmy tutaj, prawda, być dumni, dlatego że zagranica nas dostrzega. Nie, te festiwale oceniają filmy pod kątem merytorycznym, artystycznym. To oznacza, że te filmy są po prostu znakomite. Proszę Państwa, kolejni goście idą do nas. Za chwilę tam jest taki zakręt i oni się wyłaniają, to jest niesamowite, ja się czuję tak w takim napięciu, to jest taka dramaturgia, bo ja wiem, że oni za chwilę wyjdą, ale nie wiem do końca kiedy. Znowu pan się cofnął. Proszę się nie cofać, tu się nic nie stanie złego. Proszę przyjść do nas tutaj. I wielkie brawa oczywiście, proszę Państwa, te brawa się należą tutaj bardzo. Za chwilę mam nadzieję, że na ściance się Państwo pojawią. Proszę tam się przywitać z widzami oczywiście. Widzowie i publiczność stoją na całej szerokości. A proszę Państwa, to jest człowiek, to jest reżyser, którego na pewno twórczych Państwo na pewno znają. Ja poproszę Państwa na ściankę, a ja powiem. Proszę Państwa, Jerzy Gruza. Żywa legenda polskiego kina i polskiej telewizji. Laureat Platynowych Lwów za całokształt twórczości. To są takie seriale jak 40-latek na przykład. Państwo na pewno pamiętają. Reżyser, twórca tego serialu, Jerzy Gruza. Czy dobrze mi się wydaje, że pan przed małżonką? Czy to jest małżonka? Czy nie? Nie. Nie, a kto to jest? Proszę na powiedzieć, bo chcemy się wstawić. Państwo ustalają. Państwo ustalają. Dobrze. W każdym razie osoba towarzysząca. O, znalazłem piękną formułę uniwersalną. Witamy Panią bardzo serdecznie. Pana również Jerzy Gruza, proszę Państwa, żywa legenda polskiego kina i telewizji. Platynowe lwy za całokształt twórczości. Absolutnie zasłużone. Wielkie seriale. To jest człowiek, który obserwował PRL jak nikt inny i umiał go z dowcipem komentować. Proszę Państwa, film Amok. Kasia Adamik, reżyserka filmu. Witamy bardzo serdecznie. Antoni Komasa-Łazarkiewicz, autor muzyki. Sandra Czymalska, aktorka. Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie.
już cieszę się, że zdjęcia Państwo sobie robią. Tutaj ta kamera pracuje tak intensywnie, że minie jeszcze 20 minut, zanim przestanie mnie rozpraszać, ale radzimy sobie wszyscy z tym, co nam los tutaj serwuje. Państwa los, którzy stoją na ściance, nie jest taki najgorszy. Film w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to zawsze jest nobilitacja. Tak, ja tak myślę, mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgadzają. Kasia Adamik, Natalia Kolasowicz, Sonia Żłanska, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy. Gala już na Państwa czeka. Bankiet też później oczywiście. Witamy bardzo serdecznie. Proszę na ściankę. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli dobrze dostaję informację, to jest pan Jerzy Ratus. Witam bardzo serdecznie. Nie, tak? Dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że nie pomyliłem. A to jest, proszę Państwa, zastępca dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Gdyńska Szkoła Filmowa jest tu obok. Kształci nowych, wspaniałych twórców polskiego kina. Dziękujemy panu za to. Pan Leszek Kopyć i pan Wojciech Marczewski dziękują przede wszystkim tutaj bardzo wylewnie. Witamy bardzo serdecznie. Rozmowy kuluarowe już się zaczynają. Mimo że nie jesteśmy jeszcze w kuluarach, jesteśmy na oficjalnej uroczystości, ale my na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozmywamy granice między tym, co oficjalne, a tym, co kuluarowe i nieoficjalne, więc tutaj wiele rzeczy, proszę Państwa, może się jeszcze wydarzyć. Czekamy na kolejnych gości. Wreszcie fotoreporter, który jakiś zainteresował się samochodem. Czekałem, kiedy to się stanie. On jest taki piękny. Ja pana rozumiem. Ja nie jestem wielki fanem motoryzacji, ani sportu motoryzacyjnych, ja raczej piłka nożna, ale nadal doceniam pewien walor estetyczny tego samochodu i widzę, że na przykład James Bond mógłby spokojnie nim jeździć i nie byłoby wstydu żadnego. Wyobrażam sobie Daniela Craiga, albo ktokolwiek po nim będzie grał rolę Jamesa Bonda w tym samochodzie. Proszę robić zdjęcia, Państwo tam też machają, bardzo się cieszę, atmosfera jest luźna, przystępna i właśnie bardziej kuluarowa niż oficjalna, to zawsze nas cieszy. Proszę Państwa, jest informacja dobra taka, że widzę niebo, a nie widziałem go gdzieś tak od 12 godzin, więc to dobrze, że on... Słucham? Słońce nawet było. Oj, proszę mi nie zarzucać takich rzeczy. Proszę pana, ja jestem człowiekiem, który nie dotrzymał alkoholu. Naprawdę. Aczkolwiek też nie potępiam osób, które lubią wypić trochę alkoholu. Nie, żebym tutaj moralizował. Także, proszę Państwa, dzisiaj na bankiecie będzie alkohol na pewno. To Państwo pewnie to wiedzą, nie muszę tego tłumaczyć. Kto będzie nadużywał, kto nie, to się okaże. Ale za chwilę powitamy kolejnych gości. I mam nadzieję, że powitają ich Państwo równie mocnymi brawami jak teraz. Bardzo się cieszę, że część Państwa tam widzę jest z dziećmi. Dzieci od małego mogą chłonąć atmosferę polskiego kina. Kolejni goście chyba się do nas zbliżają. Z naciskiem na chyba, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że niewiele stąd widzę po prostu, ale radzimy sobie wszyscy. Najlepszy widok mają panowie fotoreporterzy, ale oni nie mogą mi mówić, bo oni są zajęci swoimi sprawami, oni są rozliczeni z tego, jak ładne zdjęcia zostaną opublikowane, prawda? A tak rywalizują panowie ze sobą też trochę na pewno, tak? Kto zrobi ładne zdjęcie, ładniejsze zdjęcie, jestem przekonany. Panowie mówią, że nie, ale wiadomo, że trzeba trochę porywalizować. Życie byłoby mniej interesujące. Są następni goście z nami na czerwonym dywanie, tuż przed galą zamknięcia 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę pamiętać o tym, że ścianka jest obowiązkowa. Witamy przede wszystkim aktorkę, która zagrała w filmie Tarapaty. Film w konkursie Inne Spojrzenie, film Marty Karwowskiej, Hanna Chryniewiecka. To najmłodsze pokolenie polskich aktorów, proszę Państwa. Czy ja mogę zdradzić wiek, czy nie? Czy się obrazisz, Hanna? Mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się nie pomylę. Masz 12 lat? 13, świetnie, no prawie się udało. 13 lat, bardzo ci, Haniu, gratulujemy występu w Tarapatach. I postój jeszcze chwilę na tej ściance, nie wstydź się. Jestem pewien, że trochę tych ścianek jeszcze w swoim życiu przeżyjesz. Pierwsze koty za płoty, jak widzisz, nic strasznego. Panowie tylko wciskają przyciski, błyskają flesze. I tak lepiej to, niż być w szkole, prawda?
No właśnie, więc tak myślałem, te raporty akurat opowiadają o tym, o przygodzie właśnie dwójki dzieci. Hania jest, gra dziewczynkę podczas wakacji. Jak wiadomo, wakacje to czas magiczny, w którym wiele rzeczy może się wydarzyć. Niestety jest już wrzesień, więc już po wakacjach, ale Hania ma takie przedłużone wakacje na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękujemy ci bardzo, Aniu. I zapraszamy na galę. Miejmy nadzieję, że akurat to będzie się bez tarapatów na gali, chociaż ja mam wrażenie, że z tymi kartkami to już jestem w tarapatach. Ale wszystko jest tak naprawdę oczywiście pięknie i wspaniale. Państwo są z nami. Mam nadzieję, że Państwo są zadowoleni z tego, jak to idzie do tej pory. Tak? Cieszymy. To świetnie. To bardzo nam zależy na tym, bo ten festiwal jest też otwarty dla Państwa, dla publiczności. Wszystkie filmy mogą Państwo oglądać wielokrotnie w współpracującym z festiwalem Multikinie tutaj naprzeciwko, po drugiej stronie tego skweru. Więc bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami i Państwo doceniają. Dostałem informację, że przed nami już niebawem ekipa kolejnego filmu z konkursu głównego. I jeżeli ta informacja jest prawidłowa, to, bo ja Państwu powiedziałem, ja jeszcze to podkreślę, że po prostu my staramy się wprowadzać pewną dyscyplinę i my staramy się namawiać naszych wspaniałych gości, żeby wychodzili w pewnej kolejności, ale przecież nie możemy ich do niczego zmuszać. Oni tu są po to, żeby czerpać przyjemność, więc jeżeli wychodzą w innej kolejności i my musimy się do tego dostosować, to my z radością się do tego oczywiście dostosowujemy, ale jeżeli to jest prawda, co mam tutaj napisane, to film, kolejny debiut, kolejny pełnometrażowy debiut w konkursie głównym. Sami Państwo widzą, ile tych debiutów w tym roku mamy. Również, jak Państwo widzą, strona logistyczna i techniczna jest ważna, niezależnie od tego, jakie dźwięki są przy tym wydawane. Bez tego, również bez ekipy technicznej, bez ludzi odpowiedzialnych za światło i za sprzęt, za nagłośnienie, nie byłoby ani tego festiwalu, ani tej uroczystości. Im też bardzo serdecznie przy okazji dziękujemy. I mam nadzieję, o tak, idzie jakaś większa ekipa. I tak, już widzę twarze, rozpoznaję, to jest prawda. Proszę Państwa, to są twórcy filmu Cicha Noc. Ogromne brawa. Ci z Państwa, którzy już widzą ich tam, to proszę bić brawo, intensywnie, a Państwo za chwilę. Żeby nie było tak, że jest jakaś taka przerwa w brawach niezręczna. Cicha Noc, proszę Państwa, to jest debiut pełnometrażowy w konkursie głównym. Ja już zacznę przedstawiać. Piotr Domalewski, reżyser i scenarzysta. Arkadiusz Jakubik, aktor, inni aktorzy. Tomasz Ziętek, Tomasz Szuchart, proszę Państwa, aktor i osoba mi bliska, chociażby dlatego, że wielki fan piłki nożnej, nie wiem, czy Państwo wiedzą, fan Realu Madryt. Ja kibicuję innym drużynom, ale nie Barcelonie na szczęście, więc się z Tomkiem Szuchartem dogadujemy. I witamy bardzo serdecznie również Katarzynę Domalewską, aktorkę, Marcin Kasiński, dźwięk, Anna Kot, Livia Mądzik, to oczywiście przedstawiciele studia Munka, czyli producenta filmu, Agnieszka Ptaszyńska, drugi kierownik produkcji i również jest z nami w tej tutaj ekipie pani Jowita Budnik. Bardzo Panią witamy. Cześć Tomek. Pani Jowita Budnik, oczywiście ptaki śpiewają w Kigali, też główna rola film w konkursie głównym. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Starałem się wymienić wszystkich, jeżeli kogoś pominąłem. Agnieszka Suchora jest również z nami, świetnie. Dziękuję Państwu za pomoc. Arkadiusz Jakubik, widziałem Pana już w tej czapce wielokrotnie, to fajnie, że to jest taki stały element Pana stroju, ale ja nie żartuję teraz, ja się nie śmieję. To jest pewna stała i musi być coś stałego na tym świecie. Witamy bardzo serdecznie. Czy chcesz zobaczyć prawdę? Tylko prawda mnie interesuje. Dołączył również do ekipy pan Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich wraz z małżonką Moniką Smoleń. Witamy bardzo serdecznie. Pan prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jak sama nazwa wskazuje, jest ważną osobą w polskim kinie, ale bardzo wspiera wszystkich twórców, debiutantów i nie tylko. Dziękujemy panu, panie prezesie, za wszystko, co pan robi. I dziękujemy twórcom filmu Cicha Noc za ten wspaniały debiut. Pan Arkadiusz Jakubik patrzy na mnie tak, jakbym nie powinien przychodzić na bankiet, bo nie wiadomo, co tam się wydarzy. Nie, przepraszam pana, ja tu niewinnie żartuję. Ja ogromnie cenię Państwa pracę tak naprawdę i te filmy wszystkie oglądam. Ja jestem krytykiem filmowym, ja kocham kino, więc kocham to, co Państwo robią. Dziękuję. Czy panowie fotoreporterzy już mają wszystkie zdjęcia, czy jeszcze chwila?
mają wszystkie. Zapraszamy. Cicha noc. Twórcy Jacek Bromski, Monika Smolej, Jowita Budnik. Też panią bardzo serdecznie witamy. Też jesteś, tak, oczywiście. Piotr Domalewski słusznie mówi, że tak. Witamy państwa bardzo serdecznie. I witamy twórców, proszę państwa, kolejnego filmu. Tym razem jest to film, który był zaprezentowany w konkursie Inne Spojrzenie. Film nazywa się Foton, a jego twórcy właśnie idą do nas. Proszę pamiętać o ściance, to jest Norman Leto, reżyser. Witamy również Katarzynę Biskup, Daniela Markowicza, przepraszam, i pana Piotra, tutaj niestety bardzo niewyraźnie mam napisane, Piotr Golan, proszę mi poprawić. Galon, świetnie, Piotr Galon. Witamy bardzo serdecznie. Przepraszam pana, to jest wszystko bardzo płynne tutaj i my robimy co możemy. Gratulujemy filmu Foton, konkurs Inne Spojrzenie. To jest film, proszę państwa, eksperymentalny film, ale proszę się nie przerażać. To nadal, to jest filmów takich eksperymentalnych, filmów poszukujących nowego języka w kinie. Filmów, które łączą ten język z językiem sztuk wizualnych i innych sztuk, potrzebujemy bardzo silnie, bo to one otwierają nam drogę do po prostu szukania nowego języka i nowych rozwiązań w kinie, więc to jest bardzo trudna też praca i praca, która wymaga wielkiej kreatywności. Witamy bardzo serdecznie. Film Foton. I przepraszam, panie Piotrze. Pan Arkadiusz Jakubik się na mnie obraził. Mam nadzieję, że panie Piotrze, pan na mnie się nie obrazi. Witamy kolejnych gości, witamy państwa, cieszymy się, że państwo są z nami. Zapraszamy na galę. Państwo należą do tych skromniejszych, którzy na ściance się nie pojawią. To jest już silna frakcja. Witamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, ja powiedziałem, że reżysera filmu Wyklęty nie ma niestety z nami, ale jest przecież. Nie, proszę. A myślałem, że pan się cofać. Nie, proszę się ukłonić i na ściankę tu zapraszamy. Proszę państwa, Konrad Łęcki, reżyser filmu Wyklęty, film z konkursu głównego. On po prostu już ma tak dość swoich aktorów, tyle czasu z nim spędził na planie, że nie chciał z nimi wchodzić po czerwonym dywanie, prawda? Tak myślałem właśnie. Panie Konradzie, cieszymy się, że się rozumiemy, ale cieszymy się, że jest pan z nami. Dziękujemy za film, dziękujemy, że pan jest z nami. Konrad Łęcki, reżyser filmu Wyklęty. Dobry wieczór. Proszę państwa, kolejna większa grupa idzie z nami. Dlaczego panowie nie są na miejscu na fotoreporteru? Nie tyle idzie z nami, co idzie do nas. Kolejni znakomici goście festiwalu, proszę państwa. Tych gości jest bardzo dużo, bo to nie tylko twórcy filmów, to także ludzie związani z kinem na inne sposoby, to członkowie szeroko pojętej branży filmowej. To jest nasze wspólne święto, więc witamy państwa bardzo serdecznie. Brawa się należą. Bardzo mi się podoba różnorodność kreacji dzisiaj na czerwonym dywanie. Bardzo dużo kolorów jest reprezentowanych. Witamy państwa bardzo serdecznie. No i witamy kolejną znakomitą aktorkę, którą państwo znają z wielu filmów, na pewno pani Małgorzata Zajączkowska. Witamy panią bardzo serdecznie i czekaliśmy na panią. Cieszymy się, że pani jest. Proszę państwa, czekamy na kolejnych gości. I miejmy nadzieję, że już za chwilę się pojawią. Ja jestem człowiekiem raczej optymistycznie nastawionym do życia, więc liczę, że oni się pojawią. A tymczasem w oczekiwaniu możemy raz jeszcze powiedzieć, dlaczego tu jesteśmy. Nie wiem, czy państwo wie, dlaczego państwo tu przyszli? Co państwa tu sprowadza? Nie muszę państwo chórem. Pani się dobrze bawi. Pani przyszła tu po to, żeby się dobrze bawić, prawda? Ja przyszedłem tutaj, żeby zareklamować film Dwie Blizny. To jest film o ZOMO i o prześladowaniu, o polskich psychuszkach. Dziękujemy bardzo. W tym filmie mogą wszyscy państwo brać udział, dlatego że jeżdżę po imprezach. Byłem na Woodstocku i pytałem, czy jest chociaż jedna osoba zdrowa psychicznie. Był pan na Woodstocku, żeby kręcić film o ZOMO? To jest bardzo ciekawe. Takiej osoby dotąd nie znalazłem. Nie znalazłem osoby zdrowej psychicznie. Proszę pana, tu, czy państwo się czują chorzy psychicznie, czy nie? Mi się też wydaje, tutaj jest sporo osób zdrowych psychicznie. Proszę pana,
Czy ja mógłbym poprosić, proszę pana, zareklamował pan film, dziękujemy. I dziękuję, że już pan odłożył megafon, ponieważ mnie nie byłoby słychać, a tu muszę przedstawiać gości jednak. Ale niech pan poszuka, to popytał, bo tu są pewnie zdrowi psychicznie, naprawdę. Ja na przykład się czuję zdrowy psychicznie, być może pan postawiłby inną diagnozę, ale ja wypowiadam się chyba dosyć spójnie, nie mylę się, mam nadzieję. No raz się pomyliłem, ale to każdemu się zdarza, niezależnie od kondycji psychicznej. Cieszymy się, nie, proszę pana... W medycynie to się nazywa słowotok. Dziękuję, ale taka jest moja praca tutaj. Wie pan, to słowotok to jest moja praca. To jest moja oficjalna funkcja, ale ja też, ja chcę włączyć państwa też, bo to jest też dla państwa, tutaj to wszystko organizujemy. I ja chcę się państwa zapytać o to, że to czasami strzelam sobie tym w kolano, bo to takie jest życie. Trzeba to zaakceptować. Cieszę się, że tak dużo wspaniałych, zdrowych psychicznie fanów i fanek polskiego kina jest dzisiaj z nami. Także dziękuję, że państwo są z nami. Proszę państwa, dostałem tutaj informację. Już dostaję informację, kto będzie, wspaniale. To będzie kolejny film z konkursu głównego. To będzie film, no nie debiutantki na pewno, bardzo doświadczonej reżyserki, która jest na pewno państwu bardzo dobrze znana. To będzie film, nie wiem, czy państwo ten film widzieli, ponieważ on już był w kinach. Film nazywa się Pokot. Film w reżyserii Agnieszki Holland. Pani Agnieszki Holland, ile wiem, nie ma niestety z nami. Pani Agnieszka Holland jest osobą bardzo zajętą, no ale na szczęście na pewno pojawią się inni twórcy związani z tym filmem. Mam nadzieję, że niedługo ich już na czerwonym dywanie zobaczymy. Wiem, że ktoś tam, że kolejni znamienici goście na tym czerwonym dywanie idą, ale pani fotoreporterzy mi zasłaniają, więc jeszcze nie wiem, kto to jest, ale witam bardzo państwa serdecznie. Czy państwo idą na ściankę? Czy państwo przemykają? Tak, żebyśmy... Przemykają państwo, tak? Słucham? Dobrze, wspaniale. Proszę przemknąć. Bardzo, bardzo to zgrabnie państwo robią. Najlepsze przemknięcie jak dotąd, a było ich kilka. Zapraszamy. Bardzo nam miło, że państwo są z nami. Życzymy miłego wieczoru. Proszę państwa. Witamy panie również. Panie poszły na ściankę. Bardzo się cieszę. Im więcej zdjęć, tym lepiej. Proszę państwa, nie byłoby festiwalu polskich filmów fabularnych, a na pewno nie byłoby nagród na polskim festiwalu, na festiwalu polskich filmów fabularnych, gdyby nie jury, gdyby nie jurorzy, którzy decydują, kto filmy otrzyma. I już niedługo powinniśmy zobaczyć z nami jury konkursu Inne Spojrzenie, ale mnie się wydaje, że ja widziałem bardzo wysoką postać, która idzie tam po tym czerwonym dywanie. I jeżeli ta bardzo wysoka postać to jest ten człowiek, o którym myślę, to możemy też mieć ze sobą już twórców filmu Pokój. Czy państwo mogą mi odpowiedzieć, czy mi się dobrze wydaje i czy ta wysoka postać jest pan Wiktor Zborowski? Dobrze mi się wydaje. Tak, poznałem pana, świetnie. Jest z nami również Kasia Adami, bo oczywiście współreżyserka filmu Pokot. Dobrze mieć dwa filmy w konkursie było. Większa szansa na nagrodę, można się przewinąć dwa razy przez czerwony dywan. Twórcy filmu Pokot, Wiktor Zborowski, grający w filmie, Borys Szyc, Jakub Gierżał, również Krzysztof Zanussi, legenda polskiego kina, reżyser takich filmów jak Iluminacja czy Barwy Ochronne. Panie Krzysztofie, cieszymy się, że jest pan z nami. Pani Olga Tokarczuk też oczywiście, znakomita pisarka, autorka pierwowzoru literackiego, książki, na podstawie której Agnieszka Holland i Kasia Radamik ten film nakręciły. Witamy państwa bardzo serdecznie. Proszę chwilę postać przy fotoreporterach. Tu się nic nie stało, spokojnie. Nic się nie stało, gala się odbędzie. Spokojnie. Gala się odbędzie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wiem, że pan Jakub Gierszał był wczoraj na młodej gali, dzisiaj na gali głównej. To jest właśnie życie polskiego aktora, zazdrościmy. Zazdrościmy, ale to jest też ciężka praca, oczywiście ja to dodam, żeby nie było, że tutaj jakoś lekceważę. A ciężka praca w przypadku pana Jakuba Gierszała o tyle, że zagrał w czterech, tu jestem. Dobry wieczór. Pan Jakub Gierszał zagrał w aż czterech filmach w konkursie głównym. To były ostatnie miesiące i lata chyba były pracowite, więc
Gratulujemy i oczywiście cieszymy się, liczymy na jeszcze na więcej filmów. Witamy bardzo serdecznie, film Pokot. I też przypominam, że pan Krzysztof Zanussi, czyli historia polskiego kina na naszych oczach. Pani ma piękny złoty strój, jak z performance Pawła Altamera. Znakomicie. Widać, że się... Dobrze, proszę tu postać. Proszę, zapraszam. Ktokolwiek chce stanąć tutaj, proszę bardzo. Dobry wieczór, zapraszam. Proszę Państwa, zapowiedziałem jury konkursu Inne Spojrzenie. Widzę, że właśnie się do nas zbliżają. Tutaj też znakomici twórcy. Pan Lech Majewski, reżyser, malarz, twórca takich filmów jak Ogród Rozkoszy Ziemskich, Wojaczek, Młyn i Krzyż. Jest również Bogdan Dziworski, czyli znakomity reżyser, dokumentalista, takie filmy jak Olimpiada czy Szapito, autor zdjęć do filmu Na wylot Grzegorza Królikiewicza, który był tutaj pokazywany, a pani Agnieszka Smoczyńska, czyli reżyserka filmu Córki Dancingu. Witamy bardzo serdecznie, pomachamy, ja pani pomacham, pani też może pomachać, świetnie. Córki Dancingu, czyli film znakomicie odebrany nie tylko w Polsce, ale również na przykład w Stanach Zjednoczonych. Gratulujemy oczywiście tego sukcesu i liczymy na więcej kolejnych. Tak, no to szczerze mówimy. Pani się tak uśmiecha, jakby pani mi nie wierzyła, a ja naprawdę szczerze to mówię. Lech Majewski, Agnieszka Smoczyńska, Bogdan Dziworski. Witamy bardzo serdecznie. Kartki właśnie mi poleciały, proszę uważać, bo żeby się o nią nie potknąć, ale poza tym wszystko powinno być w porządku. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Dziękuję za pomoc z kartkami. Wiatr jest moim wrogiem, już tutaj to mówiłem i mogę to tylko powtórzyć. Proszę Państwa, czekamy na kolejnych gości. Mam nadzieję, że to tempo, dziękuję panu bardzo, będzie się zwiększać. I mam nadzieję, że za chwilę witam kolejnych gości. Teraz tak się odwróciła troszkę, to tak wydawało mi się, że to ona jest. To będzie kolejny film konkursowy. To będzie kolejny film konkursowy, proszę Państwa. Muszę przyznać, że w zeszłym roku było mi trochę łatwiej, bo nie wiało, było piękne słońce. Teraz mam wrażenie, że walczę z prawami fizyki jednocześnie. No ale taki już los ludzi, którzy doznają słowo toku na otwartej przestrzeni i muszą sobie z tym radzić. Witamy bardzo serdecznie. Widzę, że jest na pewno z nami pan Maciej Musiałowski, czyli młody aktor, który zagrał w filmie Czuwaj Roberta Glińskiego, film z konkursu głównego. Bardzo serdecznie witamy. Tak jest, fotoreporterzy. Ścianka. Ale to nie szkodzi. To nawet taki kontrast się przyda czasami, myślę. Nie mówię też o kontraście w Państwa ubiorze. Bardzo mi się podoba. Pani w tej sukience to by błyszczała nawet w najciemniejszą noc, więc brawo za wybór. Maciej Musiałowski również bardzo stylowy. Bardzo stylowy. Witamy bardzo serdecznie. Młodzi aktorzy, jak widać, figurują prominentnie dzisiaj. Witamy również jedną z najmłodszych widzek. Oj, proszę uważać, jak ma na imię najmłodsza widzka? Gabriela, cześć Gabriela. Witamy cię bardzo serdecznie, zapraszamy. Czy jesteś, cieszymy się, że jesteś z nami. Najmłodsi widzowie i najmłodsi fani, a nawet fanki w tym momencie polskiego kina są z nami na 42. przypominam, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jerzy Gruza był z nami, autor serialu 40-latek. Proszę Państwa, 42 lata minęły jak jeden dzień, można powiedzieć, nawiązując do piosenki, która w tym serialu leciała. Być może, kto wie, dzisiaj na bankiecie, jestem przekonany, że na bankiecie, zwłaszcza po północy, ta i nie jedna inna piosenka zostanie odśpiewana w różnych okolicznościach, w różnych, przepraszam, już nie będę może się zagłębiał w te rejony, bo ten pan, który tutaj mówił, żebym nie pił, jeszcze podchwyci i jakieś sekrety mroczne wyjdą na jaw, więc nie będziemy się tym zajmowali. Proszę Państwa, przed nami kolejny film konkursowy, a ja chyba będę musiał z Państwem tak rozmawiać, żeby te wszystkie kartki mi nie uciekły. To będzie film, który był już też w polskich kinach. Państwo mogli go oglądać. To ja może wyjaśnię też, że w konkursie głównym jest zazwyczaj właśnie taka mieszanka. Są i premiery, filmy, które tutaj są po raz pierwszy na festiwalu pokazywane, ale są również filmy...
które kończą się czasami taką katastrofą, jak właśnie to się skończyło. Na szczęście w konkursie głównym dzisiejszym tego rodzaju przygód nie było. Poprosiłbym o usztywnienie tego, bo gdyby pani fotoreporterka stała pod tym, to byłoby źle. I to nie jest żart, naprawdę mogłoby być źle, więc prosiłbym o usztywnienie tego. O, dziękuję panu bardzo. Pan, to jest pan, który odpowiada za nagłośnienie moje. Dziękuję panu bardzo i dziękuję również za pomoc w tutaj, prawda, okiełznaniu moich informacji. A film, o którym mówię i którego ekipa i twórcy, mam nadzieję, że już za chwilę się pojawią, to Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Część z państwa może ten film już widziała, część z państwa być może z zapartym tchem czytała książki Michaliny Wisłockiej, a potem, mam nadzieję, wcielała je w życie, bo przecież po co czytać książkę o Sztuce Kochania, jeśli potem nie będziemy jej wcielać w życie. Takie rzeczy w teorii sprawdzają się, kiepsko trzeba praktykować. Więc mam nadzieję, że państwo ten film również obejrzeli. Film w reżyserii Marii Sadowskiej i mam nadzieję, że już niedługo, już za chwilę twórcy się z nami pojawią. To jest niesamowite, proszę państwa, bo rzeczywiście ci twórcy, mamy twórców, którzy pracują przy różnych filmach i oni, mam wrażenie, że oni wchodzą, biegną gdzieś tylnym wyjściem, robią podkop i wychodzą w hotelu Gdynia, żeby jeszcze raz przejść się po czerwonym dywanie. Albo nie, a może niektórzy tylko udają, że są przy wielu filmach, żeby przejść jeszcze raz. Duża ekipa idzie, mam nadzieję, że to jest właśnie ekipa filmu Sztuka Kochania, bo głupio mi będzie to wszystko odwoływać. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Już za chwilę się o tym przekonam. Panowie tu się wychylają i robią zdjęcia. Nie mam pretensji, to państwa praca. Ja po prostu poczekam. Widzę buty, widzę spodnie, widzę sukienkę, widzę. To jest szansa, że pojawi się również reżyserka filmu. Mamy taką nadzieję. Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Czy to jest ten film, czy nie ten film? Zobaczymy. Chyba tak. Witamy państwa bardzo serdecznie. Oczywiście Maria Sadowska, reżyserka filmu. Magdalena Boczarska, grająca główną rolę Michaliny Wisłockiej. Ale ścianka, proszę państwa, to z tym muszę zdążyć wyczytać, więc muszą państwo tak stawić. Jest też Radzimir Dębski, odpowiedzialny za muzykę. Jest z nami Danuta Stenka, którą ma tu chyba... Mam nadzieję, że jest. Taką informację dostałem. Ale jeżeli tu jej nie ma, na pewno z nami będzie. Dano to jest taki muszę przedstawiać, znakomita polska aktorka. Borys Szyc również, ale Borys Szyc z nami był. Borys Szyc z nami był, więc i będzie jeszcze, myślę, że bardzo długo.